Panorama Ratoryjska jako największa atrakcja dawnego Lwowa, a obecnie największa atrakcja turystyczna Wrocławia, odwiedzana jest przez miliony zwiedzających. W tym roku był już ponad 9 milionów ją zwiedziło. I ci widzowie niestety wnoszą też ze sobą odrobinę kurzu, wilgoci. To wszystko sprawia, że raz na jakiś czas wykonujemy tak zwane serwisowe prace konserwatorskie. One polegają na tym, że oczyszczamy głównie z kurzu właśnie płótno i sztuczny teren, który też poddajemy zabiegom no, takim renowacyjnym. Część tej szaty roślinnej, tych elementów tam plastycznych ulega degradacji. W związku z tym no, po to, żeby widz mógł w pełnej krasie oglądać panoramę, żeby mógł ją podziwiać i tą iluzję, którą tutaj prezentujemy, musimy wykonywać te prace. One rozpoczęły się 2 listopada tego roku i najpierw wykonywane były w godzinach popołudniowych i nocnych, także nie było to odczuwalne dla zwiedzających, ale kiedy zaczęliśmy wprowadzać tam szatę roślinną, to są specjalne impregnowane rośliny, które mają swoje chemiczne też środki, nie mogliśmy tam wprowadzać też zwiedzających, dlatego konieczna była ta 2-tygodniowa przerwa. Dzisiaj właśnie rozpoczynamy na nowo udostępnianie panoramy. Jak widzimy, jest olbrzymie zainteresowanie. Panorama znowu pęka w szwach.